Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, dzisiaj ostatni odcinek z toskańskiej miniserii. Na deser zostawiłam stolicę regionu Florencję. Na zwiedzanie mieliśmy tylko jeden dzień, a uwierzcie, miasto jest naszpikowane zabytkami i ciekawymi miejscami i musieliśmy przeprowadzić selekcję i wybrać te najważniejsze. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę ilość turystów przebywających w tym czasie we Florencji, a więc czekanie w kilometrowych kolejkach po bilety, a następnie do wejścia do danej atrakcji. Zatem zobaczcie, jak zorganizowaliśmy zwiedzanie Florencji w jeden dzień, gdzie byliśmy, co widzieliśmy. Zapraszam na film. Wychodząc z budynku florenckiego dworca, od razu w oczy rzuca się pierwszy zabytek – kościół Santa Maria Novella, mieszczący się przy placu o tej samej nazwie. Budowę bazyliki ostatecznie ukończono w drugiej połowie XIV wieku pod kierunkiem Jacopa Talentiego. Marmurowa fasada świątyni została zaprojektowana przez Leona Battistę Albertiego. Zwiedzanie miasta z pustym żołądkiem to zdecydowanie zły pomysł, dlatego idziemy do bardzo smakowitego miejsca, skupiającego w swoim wnętrzu najrozmaitsze smaki Toskanii i nie tylko. Florenckie Mercato Centrale, rozmieszczone na dwóch piętrach. Na pierwszym kupimy wszystkie produkty potrzebne do przygotowania potraw kuchni włoskiej, od warzyw, owoców, serów, wędlin, mięs, owoców morza i ryb, po pieczywo. Natomiast na górze znajdują się stoiska restauracyjne. Czego tu nie ma? Od bistecca alla Florentina jest florencki przysmak lampredotto, czyli danie z krowich żołądków w bułce, są focaccie, pizze, deski serów i wędlin i oczywiście dolci, czyli słodkości. Idąc z Mercato w kierunku Piazza Duomo, trafiamy na plac, przy którym mieści się między innymi Bazylika San Lorenzo, zbudowana według projektu Filippo Brunelleschi, która jest miejscem spoczynku członków rodu Medyceuszy, tak bardzo zasłużonego w historii i rozwoju miasta. I już zbliżamy się do najbardziej charakterystycznej i najliczniej odwiedzanej budowli Florencji. Ale najpierw wchodzimy na Piazza San Giovanni i widzimy baptysterium świętego Jana Chrzciciela, zbudowane w XI wieku, w czasie gdy jeszcze nie było katedry. Do wnętrza baptysterium prowadzą troje drzwi z brązu, kunsztownie zdobionych. Te od strony południowej są najstarsze i udekorowane są scenami z życia Jana Chrzciciela. Wkraczamy na Piazza Duomo i uwierzcie, katedra Santa Maria del Fiore robi ogromne wrażenie. Florencka katedra jest jedną z największych świątyń katolickich na świecie. Budowę obiektu rozpoczęto pod koniec XIII wieku pod nadzorem Arnolfo di Cambio w miejscu istniejącego już kościoła świętej Reparaty, lecz jest znacznie większa od swojej poprzedniczki i jest symbolem rosnącego znaczenia Florencji. Po ponad 100 latach od rozpoczęcia budowy Brunelleschi zaprojektował charakterystyczną, imponującą rozmiarem kopułę. Co ciekawe, Brunelleschi zastosował rozwiązanie, które ocaliło ponad 400 drzew, bowiem udało mu się stworzyć ogromną kopułę bez podpór, lecz dzięki wewnętrznej skorupie wykonanej z cegieł ułożonych w jodełkę i poziomego kamiennego łańcucha. Charakterystyczną wizytówką Duomo jest również jej fasada. Została wykonana z marmuru w trzech kolorach: z białego marmuru z Carrary, zielonego z Prato oraz różowego z Maremmy, autorstwa Emilio de Fabrisa. Do katedry przylega dzwonnica,
znana pod nazwą Campanile Giotta. Ma ponad 84 metry wysokości i około 15 metrów szerokości. Wszystkie budowle, które zobaczyliśmy przy Piazza Duomo i Baptisterium, wpisane są na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Opuściliśmy Piazza Duomo i mijając po drodze kilka kościołów i innych ciekawych architektonicznie budowli, wkraczamy na Piazza della Signoria. Główny plac Florencji ma kształt litery L i otaczają go zabytkowe budynki. Średniowieczny ceglany pałac stary z siedzibą lokalnych władz i z wieżą obronną wysoką na 95 metrów. A tuż obok pochodząca z XIV wieku Loggia della Signoria, dawna trybuna, w której zasiadały władze miasta podczas organizowanych na placu oficjalnych uroczystości. Obecnie jest to Muzeum Posągów na świeżym powietrzu. Jest tutaj między innymi XVI-wieczna rzeźba z brązu Dłuta Celliniego Perseo con la testa di Medusa. Konstrukcja loggi zachwyca gotyckimi słupami oraz łukami. Po lewej stronie w oddali widzimy neorenesansowy budynek włoskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali. Natomiast vis-à-vis loggi mieści się fontanna Neptuna, zaprojektowana przez Bartolomeo Amantiego na zlecenie Kosmy I Medyceusza. Mieszkańcy miasta wykorzystywali fontannę do prania i mycia naczyń. Do dziś na ścianie pałacu widnieje tabliczka z zakazem prania i mycia naczyń, za które groziły wysokie grzywny. Tuż za fontanną Neptuna znajduje się konny pomnik Kosmy I Medyceusza, który obecnie poddawany jest renowacji. Teraz przeniesiemy się do budynku ściśle związanego z rodem wspomnianych już wcześniej Medyceuszy. Budowę starego pałacu, wyglądającego jak forteca, rozpoczęto w 1299 roku, kiedy to Florencja była jednym z najbogatszych i największych miast w Europie. Pierwszym architektem był Arnolfo di Cambio. Początkowo pałac był siedzibą i mieszkaniem dla przedstawicieli najważniejszych cechów rzemieślniczych, czyli priori, a później dla władz. Na przełomie XIV i XV wieku Kosma Stary dokonuje wielu zmian w pałacu, zatrudniając do tych prac architekta Michelozzo. Obecnie oprócz siedziby władz miejskich w pałacu znajduje się Muzeum Sztuki, a w nim dzieła Donatella, Michała Anioła, Vasariego. Nie wszystkie miejsca w pałacu były dziś dostępne do zwiedzania ze względu na przygotowania do uroczystości odbywających się w pałacu. Nie mogliśmy niestety wejść na dziedziniec wewnętrzny, pięknie zdobiony freskami i stiukami na kolumnach, z kopią brązowej rzeźby Butto z delfinem. Zobaczymy zatem dostępne wnętrza tej niesamowitej budowli, będącej świadkiem rozkwitu, upadków, spisków, namiętności jego mieszkańców. Znajdujemy się w starej kancelarii, a następnie przechodzimy do sali map z ponad 50 mapami przedstawiającymi XVI-wieczne wyobrażenie świata namalowanych przez Ignacio Dantiego. Po środku mieści się największy na świecie globus z 1581 roku, obecnie poddawany konserwacji. W sali map jest sekretne przejście do innych sal, w których zamieszkiwała kochanka Francesco I Medyceusza. W 1540 roku, kiedy do Kosma I przeprowadza się wraz z rodziną do pałacu, zatrudnia Vasariego i zamienia skromne sale pałacu w wykwintne i bogato dekorowane apartamenty.
Dzisiaj stanowią sale wystawowe, w których możemy zobaczyć m.in. XVI-wieczne arrasy, późnorenesansowe malowidła i freski, a także kunsztowne posągi i rzeźby. Zwróćmy uwagę na rzeźbę Judyta i Holofernes, stworzoną przez Donatello na zamówienie Kosmy Medyceusza. Interesujące są również przebogate dekoracje ścian oraz sufitów, jak tutaj, w sali audiencyjnej. Z sali audiencyjnej przechodzimy do Cappella dei Priori, zwanej również Cappella della Signoria, budowanej w latach 1511-1514 przez Baccio d'Angolo. Kaplica poświęcona jest świętemu Bernardowi i składa się z dwóch pomieszczeń ze sklepionymi stropami. Czy tak wyglądał Dante? To bardzo możliwe, bowiem maska ta jest 15-wieczną kopią oryginalnej maski pośmiertnej poety. Teraz znajdujemy się w apartamentach Eleonory z Toledo, żony Kosmy I Medyceusza, oraz jej kaplicy, której ściany pokrywają freski z dziejami Mojżesza, a na ołtarzu znajduje się obraz Płacz nad martwym ciałem Chrystusa. A przed nami kolejna sala robiąca niesamowite wrażenie. To sala 500. Została stworzona na życzenie Girolamo Savonarola, który przez kilka lat rządził Florencją. Pragnął on sali, która pomieściłaby 500 florentczyków do masowych obrad. Po powrocie do władzy Medyceuszy Kosma I przekształcił salę w miejsce celebracji własnej dynastii i przede wszystkim samego siebie. Ściany zdobią gigantyczne freski przedstawiające podboje armii Medyceuszy, a sufit przedsięwzięciami Kosmy I i alegoriami toskańskich miast. Z pałacowego tarasu Saturna roztacza się przepiękny widok na miasto i wzgórza. Przechodzimy do sali elementów. To tutaj rozpoczyna się szereg apartamentów, a każdy z nich jest dedykowany jednemu z bogów olimpijskich. Florencja jest kolebką sztuki. Stąd wywodzi się język włoski. Tutaj żyli oraz tworzyli najwięksi artyści Italii. Dotarliśmy do Piazzale degli Uffizi. To tutaj mieści się jedno z największych i najważniejszych muzeów na świecie, Galleria Uffizi. A przed nami nabrzeża rzeki Arno i gęstniejący tłum turystów i każdy pragnie zrobić ujęcie na tle tego najsłynniejszego florenckiego mostu, Ponte Vecchio. Prowadzi on z Palazzo Vecchio do Palazzo Pitti. Most został wzniesiony w miejscu, gdzie koryto rzeki Arno jest najwęższe. Początki jego istnienia sięgają jeszcze czasów antycznych. Ciekawostką są stojące na moście maleńkie budynki, datowane na połowę XIV wieku, w których mieszczą się ekskluzywne sklepy jubilerskie. Można tu nabyć wartą 1000 euro biżuterię. Z Ponte Vecchio można też podziwiać niezwykle malowniczą panoramę miasta. I kolejny zaskakujący widok przed nami. Rozległy plac Piazza de Pitti. W jego lewej części robiąca wrażenie monumentalna budowla Pałac Pitti. Miejska rezydencja florenckiego bankiera Luki Pittiego. Rywalizował on o wpływy z samymi Medyceuszami, dlatego zapragnął, aby jego siedziba nie miała sobie równych i zdecydowanie udało mu się osiągnąć zamierzony efekt. Los jednak bywa przewrotny i po śmierci bankiera pałac odkupili właśnie Medyceusze. Mieszkał tutaj również Napoleon Bonaparte. Obecnie w pałacu mieszczą się muzea, Galeria Palatyńska, Galeria Sztuki Współczesnej, Muzeum Srebra oraz ciekawe muzeum ze szlacheckimi ubiorami oraz powozami Medyceuszy. Wychodząc z dziedzińca pałacu Pitti, wkraczamy do swoistego Muzeum Sztuki na wolnym powietrzu, do ogrodów Boboli. Zaraz po rozpoczęciu prac nad ogrodem stworzono amfiteatr.
W 1599 roku wykonano schody, a następnie nisze z rzeźbami imitującymi antyk oraz urny z terakoty. W centralnym punkcie umieszczono wannę pochodzącą prawdopodobnie z rzymskich Term Caracalli lub Term Nerona, a tuż za nią egipski obelisk z 1500 roku przed naszą erą. Kolejny przystanek robimy przy fontannie Neptuna autorstwa Lorenzo Stoldo z drugiej połowy XVI wieku. Dumny Neptun stoi z trójzębem w ręku na skale podpieranej przez morskich bogów. Na szczycie wzgórza widzimy rzeźbę obfitości stworzoną na podobieństwo żony Francesco I Medyceusza, Joanny z Habsburgów. Po wejściu na wzgórze przed nami rozpościera się niesamowity widok na labirynty alejek oraz florentyńskie wzgórza. Ten najwyżej położony punkt został nazwany Giardino del Cavaliere. W centralnym jego miejscu umieszczono fontannę z małpkami autorstwa rzeźbiarza Giambologna. W tle widzimy neoklasycystyczny budynek, w którym możemy podziwiać kolekcję porcelany. Budowę ogrodu rozpoczęto w XVI wieku na życzenie Kosmy I Medyceusza dla żony Eleonory di Toledo. Eleonora, przyzwyczajona do otwartej przestrzeni, czuła się dość nieswojo w zamkniętym Palazzo Vecchio. Pragnęła również przestrzeni na spacery i zabawy na wolnym powietrzu dla licznej gromadki swoich dzieci. Prato del Uccellare, polana na wzgórzu, to kolejny punkt widokowy na Florencję. Można tutaj zrelaksować się leżąc na trawie wśród libańskich cedrów. Tutaj także znajdziemy polski akcent, brązową głowę maskę autorstwa Igora Mitoraja. W latach 1609-1621 ogrody były trzykrotnie powiększone pod nadzorem architektów Giulio i Alfonso Parigi. Dziś boboli zajmują 11 hektarów i są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zielone skwery, jeziorka, szerokie aleje ze szpalerami drzew oraz rzeźb, fontanny oraz groty tworzą w ogrodach boboli wielobarwną mozaikę i nadają temu miejscu wyjątkowy charakter. Aleja Viotto Leone prowadzi do jeziorka Vasca dell'Isola. Basen jest połączony z placem dwoma pomostami, a po środku znajduje się fontanna oceanu ze statuą Neptuna górującego nad alegoriami trzech rzek – Nilu, Eufratu i Gangesu. Z wody wyłania się Perseusz na koniu i przywiązana do skał Andromeda. Fontanna jest dziełem architekta Giambologna. Rodzina Medyceuszy zapoczątkowała modę na hodowlę cytrusów. Ponieważ zimy w Toskanii były dla tych roślin zbyt chłodne, dlatego sadzono je w terakotowych donicach, by można je było łatwo transportować do budynków zwanych limonaje. Właśnie widzimy taki budynek w Boboli, zbudowany w 1778 roku według projektu Zanobi del Rosso. W tym miejscu w czasach Kosmy I mieszkały egzotyczne zwierzęta, które władca otrzymywał w darze. Wiadomo, że mieszkała tutaj żyrafa oraz hipopotam. Budynek do dzisiaj służy do zimowania cytrynowych drzewek, a niektóre okazy pamiętają czasy Medyceuszy. Doszliśmy do następnej polany, Prato del Pegaso,
z kolejną antyczną wanną i rzeźbą Pegaza z 1865 roku Aristodemo Costoli. Moi drodzy, zapewne zauważyliście, że uwielbiam ogrody i jeśli w miejscu, które odwiedzam, jest ogród botaniczny lub ciekawy park, to wiadomym jest, że muszę go zobaczyć i oczywiście Wam pokazać. Tak było i tutaj we Florencji. Ogród Boboli jest pięknym, magicznym miejscem i co ciekawe, nie ma tutaj tłumów turystów, a naprawdę warto tu przyjść. Znów docieramy do nabrzeża rzeki Arno. Przed nami Ponte Allegracje, a nad nami coraz cięższe i ciemniejsze chmury. Słyszymy pierwsze grzmoty majowej burzy i zaczyna padać deszcz. Zatem mówię Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, a my biegniemy schować się przed deszczem w jakiejś miłej restauracji. Ciao, ciao! Ci vediamo!